Jeszcze 2 tygodnie temu historia niczym z filmu stanowiła wielką zagadkę dla śledczych. Dziś prokuratura nie ma wątpliwości. 76-letni obecnie mieszkaniec Radlina kilkanaście lat temu niedługo po pogrzebie wykopał z grobu ciało swojej matki. Potem domowymi sposobami zabalsamował zwłoki i z nimi mieszkał. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok oraz badania genetyczne. W wyniku tych badań ustalono, że zwłoki należą do nieżyjącej od 2010 roku matki mieszkańca tego domu. W wyniku ustaleń prokuratura zleciła wykonanie ekshumacji miejsca pochówku zmarłej na cmentarzu parafialnym w Radlinie. Podczas tych czynności ustalono, że grób pozostaje pusty. Mężczyzna po śmierci matki wykopał ciało, przeniósł do miejsca zamieszkania, gdzie przebywało przez 13 lat. Mężczyzna na chwilę obecną znajduje się w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Zostały mu przedstawione zarzuty, mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Te były zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w tej sprawie. Zarzuty, które usłyszał 76-latek, to znieważenie zwłok, a o dalszych czynnościach w tej sprawie zadecyduje opinia biegłych psychiatrów.